Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj, jak sam tytuł mówi, pasty od szwagra. Będę chciał zrobić sobie maskę w miniaku. Rysy widziałeś, ciężko je kurczę złapać na białym. Jest latarka, którą dziadzia sobie przerobił. I tak naprawdę na niej najlepiej widać grube rysy. Nie prześwietla, jest żółciutka. Film nie wiem, czy już był, czy będzie. Wszystko o tej latarce opowiem. Teraz tak, sprawdziłem sobie miernikiem. No, ja to przy takim oświetleniu pokazuję fajniej. Sprawdziłem sobie miernikiem, całą machę był malowany. Znaczy, już wiedziałem. I tu nawet jest i szpachla. Także słuchaj, jest drugi lakier, zobacz, 1090. Najniższa, jaką znalazłem na masce, to było 260. Więc na pewno są dwie porcje. I tu nie ma o czym w ogóle gadać, tak jak widzisz, 230, 260, no to 230, 250, ogólnie 420, dalej na masce jak jedziemy jest 350, 360, więc tutaj nie mamy jakiegoś wyznacznika, ile możemy uciąć, po prostu będę jechał i tyle. Na czuja, jak zwykle. Maszyna Heckman 1200, do tego teraz zrzucę sobie ją od razu, już kabelek na plecy. Do tego pad, co to było? Evoxa, tak. Bardzo podobny do Brighta, słuchaj. Do Brighta. Będę chciał sobie je przy okazji porównać. Teraz tak, kupiłem też nowy talerz. Zobacz. I ma delikatne bicie. Kupiłem talerz Honeya i od razu oddałem. No tak bił gorzej niż K2. Naprawdę. Tragedia. No okej, dobra. Różnica tych futer. Te wydaje się gęściejsze, ale zaraz je troszeczkę jeszcze przedmucham. Niestety, ale to futro właśnie gubi bardzo włos. Dobra. I teraz wezmę jeszcze Brighta. Przedmucham, żeby mieć przygotowane. Dobra. Wczoraj auto mnie te, słuchaj, przetarłem sobie tylko płynem inspekcyjnym od szwagra. Tym będę chciał wymyć. Zostawiłem sobie specjalnie mikrofibrę od szwagra, którą będę chciał sprawdzić, jak się wymywa pasty, bo jeżeli chodzi o quick detailery i tam powiedzmy woski, bardzo fajna. Do takiego powiedzmy odszczurzenia wnętrza, na przykład do interior cleanera, super się sprawdza. Naprawdę, taki mięsisty, czuć jakość. Tutaj do tego jeszcze fajnie zapakowana. Teraz zobaczę, jak będzie zbierać pasty. No cóż, pasta. Tnąca pasta. Zaraz tutaj będziemy coś czytać. Agresywna pasta, tak, dobrze. I tu mamy tak, cięcie 9, połysk 9. Kurde, grubo. Perfect finish, coś tam, tam. Coś tu jest napisane? Nic. Nic nie jest napisane. Butelka, jak to u szwagra, jak zwykle fajnie. Fajnie. Wszystko czyścił. Nie za dużo. Ładnie. Tak, no, takie, no, tak jak zawsze mówię. No, tutaj zadbane jest o detale. Zadbane jest naprawdę o detale. Kolor bardzo męski. Różowa. I pachnie jak pasta polerska. Nic tutaj. Żadnych frykasów. Kolorystycznie trochę mi przypomina, co ja tam miałem pomarańczowego takiego. Kurczę. Różowego. Coś było. Zobaczymy najpierw raz, dwa, trzy takie bomby i zobaczymy, czy to wystarczy. Rysy tutaj widziałeś, tu jakiś, nie wiem, ktoś się pastwił nad tym, to nie moja robota, takiego go już kupiłem. Tak, odkąd go mam, jeszcze nie był polerowany, więc pierwsze co, pojadę sobie tutaj ten element. Dlaczego nie okleiłem chromu? Po co? Nie ma sensu, nie widzę potrzeby. Na dzień dobry mi wystrzeliła. Wygląda, jakbym dał jej trochę za dużo. Jest to jeszcze jedna rzecz, muszę sobie tutaj okleić ten plastik.
Bo jakby nie było, futro jest duże. To co? Lecę. Dwójeczka, delikatny docisk i frumę. No i bicie ma ten dysk, talerz, trochę lipa, no ale co zrobić. Wszystko poszło tak do duszy z jakością. Teraz tak, nabiałem, no ty nie będziesz widział, ja widzę. Układa się bardzo fajnie. Równiuteńko. Malina, naprawdę się fajnie układa. Ciekawa jaka siła cięcia będzie. Dobra. 2,5 i rura. Niestety, Mańku, fajnie będzie mi się tylko polerować drzwi. Reszta, jak widzisz, wszędzie obło, obłe kształty, ale to i tak lepiej niż te teraz nowe, gdzie pad tak naprawdę 80 to już jest, można powiedzieć, nieraz za duży. No, praca nią jest fajna z tego względu, że takie masełko, tak jak lubię, nie jest płynna. Bardzo fajnie się prowadzi, naprawdę super. Jeżeli chodzi o futerko, też rewelacja, naprawdę. Mięciutko, przyjemnie. Jeszcze widzę pastę mam. Może być tak, że ten Evoxa będzie fajniejszy od Brighta. To jest całkiem możliwe. Maszyna jest fantastyczna. Dałem za nią, nie wiem, pół bańki? Naprawdę. I wyważona. Na początku wkurzał mnie ten brak takiego wolnego startu. No niestety, ale tak poza tym, dobra, przyspieszam. Ostatni szybki przejazd, później zwolnię, taki finiszowy, zobaczymy, co się z tego ugra.
Huterko prowadzi mi się zajebiście. Pasta cały czas widzę jest. Widzę, że będzie można nią długo popracować, a ja takie pasty lubię. Ciekawe ile hologramików. Zwalniamy. Trochę pasty oddam. Tu już bez docisku. Na szybie mnóstwo pasty, mnóstwo futra. No pierwsze użycie to jest masakra. No. Słuchaj, pasta cały czas jest. Cały czas nią pracuję. Super, lubię takie pasty, naprawdę. Delikatny film pasty, aż sobie, no, tak puściutko. Zobaczymy, jak będzie zbieraniem. Ze zbieraniem tej pasty mam nadzieję, że też fantastycznie. Okej, co my tu mamy? Panel delikatnie nagrzany, no i od razu jest inaczej. Jak panel ma z dołu wentylację, nie leży na blacie, no jak leży ci na blacie, kurczę, ja już tu mówiłem, rozmawiałem z tym, z Łukaszem, że kurczę, no to jest moment, włączam rotację i momentalnie mam nagrzany i co byś nie robił, zwalniasz, przyspieszasz, już nie ma, nie ma od, nie ma ten, jak, kurczę, zabrakło mi słowa. Nie stygnie panel w ogóle. Nie ma odejścia powietrza, żeby się gdzieś schłodzić. Cały czas rośnie. Dobra. No spoko. To co teraz? Szczoteczka najpierw, żeby wymieść pastę. Te grubsze frędzle. Ok. I misiu. Dwie atmosferki. I już mamy czyściutko. Dobra, odłożę sobie. Fajne futerko, naprawdę, super. Bright, moim zdaniem, taki brightowy, naprawdę. No, tutaj bym się chyba, nie wiem jeszcze jak z siłą cięcia, ale może kiedyś sprawdzę, co my tu mamy. Już chłodny, można powiedzieć. Tak go troszeczkę, o, schłodzę. Okej, okay. Teraz tak. Czy mam jeszcze pastę? Mam. Tak, widzę. Cały czas jest pasta. Dobra. Mikrofibra. Pomyślał nad tym, co? Kartonik. 5 sztuk. Proszę bardzo. Cyk. Co jest fajne? O, miękkość. Naprawdę materiału jest tu dużo. Mnóstwo. Ale zrobię inaczej. Zbiorę pastę. Najpierw tą stroną, gdzie jest krótki włos, jak się zbiera. Pch, obłędnie. O, zaraz ci powiem, czy rzeczywiście jest tak fantastycznie, jak myślę. No, lakier bez wymycia pasty wygląda elegancko, naprawdę. Odwracam, fibry ma naprawdę super. Pojawiały się już w filmach. Tu muszę przyznać, że naprawdę na wysokim levelu. Widzę tam reski, widzę. Dobra, teraz odwracam fibrę i przechodzę do płynu inspekcyjnego. Nie wiem, czy film był. Jeżeli był, to znasz moją opinię na temat tego produktu. Tutaj mogę powiedzieć, że strasznie drażni w nosa. Okropnie. Naprawdę, nie jest miłe.
Okej, okay. Druga strona. W ogóle kupiłem sobie przez Facebooka mikrofibry. Dostałem bardzo fajną cenę. 5 zł. Naprawdę rewelacja. Niestety mają tam takie delikatne obszycie. I co, na białym? No dobra, słuchaj, teraz tak. Ja ci powiem, jak wygląda wstępnie pod latarką. No ładnie. Naprawdę ładnie. Hologram jest, tak. No, jestem miło zaskoczony. Połączenie pasty z tym futerkiem, super. No, jest tutaj hologram. Tu, gdzie miałem bardziej płasko, jest mniejszy. Wiem, że teraz wszystko jest prześwietlone, przepraszam. Tak, hologram jest. Ale rysy pięknie znikły. I oczywiście, jak będzie tam gdzieś jakiś grubas, ja się nie będę z tym bawił, żeby go traktować do zera. Wiesz dlaczego? Ja nie wiem, ile tu jest, kurczę, tak naprawdę klaru. Jeszcze moja latareczka żółta, bardzo pomocna w takich sytuacjach. Co tak słabo świecisz? Daj czadu. No, panie. Dobra, biorę aparat. Jest dobrze. No dobrze, słuchaj, zacznę od latareczki Yato. Zobacz. To jest to miejsce, gdzie było najwięcej tego bałaganu. Kurde, jak on łapie ostrość. Tu było najwięcej tego bałaganu, zobacz. Został delikatny holz. Delikatny, podkreślam, delikatny. Ja wiem, że na białym to wygląda troszeczkę inaczej. Ale będę miał przeprawę z tym białym lakierem, jeżeli chodzi o łapanie rys. Ja cię nie mogę. Wiesz co, może wezmę... Dobra, przeskoczę, słuchaj, na GoPro. Swój aparat niestety nie łapie, tak jakbym chciał. Będę atakował z GoPro, więc będę tutaj próbował odległościami z latary. Tu jest to miejsce, gdzie było największe sito. Jak widać, przy latarce Yato delikatny holz. Tu te wszystkie grubasy, słuchaj, pięknie zebrało. Jest delikatne przymglenie i to, co mnie wkurza, niestety po płynie inspekcyjnym też jest taki film, który będę musiał zebrać. To jest właśnie minus tego produktu. Tu jest większy hologram, tu już widzę, ale naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Fajnie wycięło. Zależało mi na tych najgrubszych rysach, więc tutaj jest naprawdę no rewelacja. Dobra. Teraz kolejna rzecz, co ja chciałem... A, latarka typowa do hologramów. Zobacz, tak to wygląda. Nie wiem, czy prześwietlone, czy nie. Może troszeczkę, o, oddalę. Zobacz, tak to wygląda. Już ci mówię, co ja widzę. Cały czas widzę delikatny holz. Nic poza tym. Holsik, holsik. Tylko i wyłącznie delikatny hologram. Czyli do zrobienia tak naprawdę, słuchaj, tylko finish. I moja ulubiona latarka, gdzie ona jest, do białych lakierów. Żółciutka. No i tu już właśnie, o. Widać, co jest pień, zobacz. Idealnie. No tutaj holsik widać bardzo delikatnie, ale ta latarka szuka grubasów. To jest typowy grubas, chociaż holz też widać. Widać holz. Rewelacyjnie. Jak przybliżę latarę, oddalę. O, może tak, taki złoty środek. Perfekcyjnie, super. Ej, teraz tak, słuchaj. Pięknie, naprawdę pięknie, jeżeli chodzi o wycięcie, te największe grubasy, no znikły, naprawdę rewelacja. Został minimalny holz. Na to wychodzi, że pasta, ja już nią, jak robiłem piano, właśnie ona ma fajnie zachowane cięcie do wykończenia. Naprawdę rewelacja. I połysk również, tak jak jest tutaj, no super, podoba mi się ta pasta, to jest raz. Futro, bomba. Tak jak Brajcik, a może nawet i trochę lepiej. Naprawdę rewelacja. Tutaj pozdrawiam Łukasza. Super, dał mi tego pada, żebym sobie sprawdził. Rewelacja. Polecam Futro Evoxy. Ten Bright mówią, że on się tutaj niby odrywa. Nie wiem, możliwe, więc zastępczy ten może być jak najbardziej. Naprawdę rewelacja. Kolejna rzecz. Słuchaj, zrobimy tak. Ja ustawię tutaj w przyspieszeniu GoPro i będę leciał całą machę właśnie tą kombinacją, a później przejdziemy do finiszu, no bo pastę, jeżeli chodzi polishingową, znasz, no mistrzostwo i polecam ci ją też na wosk na to.
Rewelacja, naprawdę. No bajera. To tej nawet nie będę ruszał, bo z tego co tu widzę, to wystarczy finisz. Dobra, to co? Widzimy się przy finiszu. Słuchaj, wyczułem już tę pastę, wiem co jest 5, zobacz, tu zrobiłem dwa podjazdy, zresztą w dalszej części, nie, w propozycji będę chciał, żebyś tutaj spojrzał, jak jechałem na tym panelu. Tutaj zrobiłem tak, że o jeden przejazd mniej. Jak sprawa wygląda, słuchaj, dajemy 3 grube grochy, 3 na ten pad, na te futro akurat, 3 grube, naprawdę grube grochy. Rozprowadzam sobie jedyneczką, czyli 700 obrotów na minutę, elegancko. Później wskakuję z obrotami równy tysiączek i spokojniutko, z delikatnym dociskiem robię jeden przejazd. Następnie przyspieszam do 1200-1300 obrotów na minutę na tym lakierze, z tym padem i z tą pastą oczywiście, i robię 3 przejazdy. Docisk umiarkowany, taki nawet bym powiedział, że w miarę dociskasz. Pasta kładzie się cudownie, naprawdę, widzisz, nawet na tym białym widać ten film. No rewelacja, prowadzi się, taka miękka jest. Sprawia wrażenie, jakby była, kurczę, tłusta, a nie jest. Wymywa się perfekcyjnie i po 3 takich przejazdach znowu zwalniasz do 1000 obrotów i odpuszczasz, i ciężar maszyny, i powolny przejazd, i już. I teraz zobacz, jak to wygląda. Tu mamy po cuttingu, wjeżdżam tu i widzisz bałagan. I tu mamy, no niestety GoPro tak pokazuje, jak pokazuje. I tu mamy już czyściuteńko. Naprawdę, rewelacja. Zobacz, tak naprawdę tutaj to mi się udało, słuchaj, bez hologramów. Kurczę, aż wyłączę światło za chwilę. Poczekaj, daj mi chwilę. Wyłączę światło. Skieruję w inną stronę. Bo nie chce mi się wierzyć, że bez holców poszło. Kurde, aż tak dobrze? To jaram się troszeczkę w takim układzie. Światło sio. Jeszcze to światełko. To światełko chcemy, żeby świeciło nie tu. Ani tu, ani tu. O, w tę stronę nie. Nie, dobra, muszę wyłączyć. Dobra, wyłączam światło, słuchaj, i biorę latarę na hologramy. Chcę wiedzieć, czy rzeczywiście udało mi się ogarnąć to bez hologramów. Nie, przepraszam, kurczę, tu na przykład nie ma, ale on jest tak minimalny, jest no mega minimalny hologram, tak naprawdę, o, super, bardzo minimalny hologram, bardzo. Teraz tak, żeby Ci zobrazować, wezmę jeszcze ja to, tak, bardzo minimalny taki hologramik, rysy, praktycznie, kurczę, zostały takie mega grubasy, zresztą przejeżdżając tu, zobacz, co tu jest grane, a kurczę, no nie pokażę Ci na GoPro, ale widać, co jest 5, wjeżdżamy tu i tylko minimalny hologram, teraz tak, żółta latareczka, moja ulubiona do takich lakierów właśnie, która pokazuje jakość samych grubasów. I lecimy. Tu, tak jak mówiłem, ten przejazd, który moim zdaniem jest prawidłowy,
i wjeżdżamy tu i od razu widać, co jest 5. No ja, biały lakier, wiadomo, jest niewdzięczny. Zobacz. No rewelacja, naprawdę rewelacja. Super mi się nią pracuje. No dobrze, słuchaj, widziałeś kilka tam wstaweczek, wypowiedziałem się, jeżeli chodzi o pastę, jak prowadzić. Dokładnie tak. I tutaj jak na razie nic się nie zmieniło. Fenomenalna pasta, naprawdę super. Jakość wykończenia do cięcia jest naprawdę niezła. Lakier nie jest betonem. On już był lakierowany, ale nie jest też mięciutki, spokojnie. Próbowałem na jednym elemencie kawałek z inną pastą. Nie jest, jest taki średni, można powiedzieć. Przy futrze Evoxy, tak jak widać, kładę na lakier, będzie jeszcze finish. I próbowałem też futro Brighta, to za chwilę. Teraz tak, jeżeli chodzi o cięcie na tym futrze, zrobiłem całą machę. Zobacz, jak to futro wygląda. Już czuć, że złapało urobku. Tak naprawdę po tej masce powinienem go wymienić i dlatego ostatni element jechałem tym futrem. Pasta i nie zmieniam zdania, jeżeli chodzi o prowadzenie. 3 grube grochy. Tak samo tu. Tu trochę więcej, bo jest gęściejszy. Znaczy, 3 grube grochy. Bez różnicy. Tak naprawdę później to futro i tak oddaje ładnie pastę. 3 grube grochy tej pasty. Rozprowadzenie na minimalnym. Rozprowadzasz jeden przejazd, elegancko. Później wskakujesz na 1000 obrotów, docisk taki delikatny i lecisz. Jeden przejazd. Zwiększasz do 1300 maksymalnie i taki umiarkowany docisk. Tak czujesz, że ją dociskasz i powolne przejazdy. Takich przejazdów robisz 3 i zjeżdżasz na 1000 obrotów na minutę przy tym futrze, przy tym lakierze i przy tej paście. I przy maszynie Heckman, zajebista, naprawdę, śmieszne pieniądze, super, rewelacja. Nawet mnie nie wkurza już ten wolny start, że jest taki zrywny, że go w sumie prawie, że nie ma. Do czego zmierzałem? A, i na końcu 1000 obrotów, robisz ostatni przejazd i już. Pasta, niestety, minus jedyny, jaki jest tej pasty, to, że nie będzie oszczędnie. Ona lubi, jak jest jej więcej, nie bój się jej. Że dasz za dużo. Nie, ona jest naprawdę gęściachna. Daj jej 3 tłuste grochy i będzie się wtedy fajnie takie masełko rozprowadzać. Nawet na białym widać, jak się kładzie. Rewelacja. Kolejna rzecz. Wymywanie. Tu jest tak. Jak przegniesz z pastą, odrobinkę dłużej trzeba będzie pomachać. Ona sprawia takiej niby tłustej, ale wymywa się perfekcyjnie. Naprawdę tak, naprawdę ani tłusta, ani sucha. Tak jest idealnie dla niej wypośrodkowane. Tak jak lubię, tak jak lubię. Tak jakby trafił idealnie w mój gust, jeżeli chodzi o pasty. Ja lubię pasty, którymi można długo popracować i widzę, jak się układa, że mogę sobie przyspieszyć, zwolnić. Taka zabawa, o właśnie, w ten sposób. Czy jest fajna? Zajebista. Naprawdę, bardzo fajna. Nie wiem, jak będzie z innymi futrami, no tutaj nie sprawdzę, może kiedyś jeszcze. Ja się będę opierał na tej masce i na tym elemencie i z tym połączeniem. Dobrze, pasta super. Jeżeli chodzi o tutaj już w stronę Łukasza, futro Evoxy i Bright. Teraz tak, rewelacyjnie, miękko się prowadzi, naprawdę. Miękko się układa, bomba. Super wycina, super wykończenie. Trzyma fajnie pastę. W porównaniu do Brighta. Bright, jest go dużo więcej, jest niestety sztywniejszy. Czy lepiej wyciął? Moim zdaniem nie. I gorzej się go prowadzi. Mniejsza kontrola. Jest taki, przez tę dokładkę jest taki sztywny. Na płaskim jest ok, ale tutaj przy obłych kształtach Evoxa zdecydowanie lepiej pracuje, lepiej się układa i moim zdaniem minimalnie lepiej wycięła. Minus futra? Na początku pyli, po prostu wyrywa się z niego aż miło. Później się uspokaja. No dobra, słuchaj, to teraz tak. Wezmę, bo tu już mam z banieczki, wezmę tak, latareczkę, wyłączę światło. Nie wiem, ile ty będziesz widział w GoPro, nie mam bladego pojęcia. Powiem ci, co i jak, gdzie i dlaczego, jak to wygląda z rysami. Zobacz. Na żółtym, już ci mówię, jest pięknie. Zero takich średniaków. No grubasy są takie grube wżery. Tu hologram i to potężny, to jest po Brajcie i widać nawet takie kółeczka. No jest taki agresywniejszy, ale
To, że jest agresywniejszy, to nie znaczy, że więcej wyciął. Moim zdaniem Evoxa troszeczkę lepiej wycięła na tym lakierze. Teraz tak, tu, gdzieś tu miałem takie paskudne miejsce, został mi kawałeczek, taki malusi, i nie ruszam go. Został delikatny hologram. Delikatny hologramik i to jest wszystko, słuchaj. Szukam oczywiście cały czas grubasów. Ładnie zdjęło. Teraz tak, latarka na hologramy, chociaż ta żółta i tak mi już pokazała. No i tu już dopiero widać, jak dużo jest hologramów. Teraz tak, tu jest najgorsze miejsce, gdzie słabo mi wycięło. Musiałem jakoś, bo tu jest tak zaoblenie i musiałbym do tego wrócić, ale nie chce mi się. Nie chce mi się, bo nie. Wiesz, to ja z tego strzelał nie będę. Jakby to było auto, oczywiście, znajomego, no nie ma mowy, żeby to zostawić. I teraz tak, zobacz. Tu mnóstwo holsów. Przejeżdżamy tu coraz mniej i prawie, że idealnie. Zobacz. Dlaczego? No uczyłem się powoli pasty. No, to tak właśnie wygląda, kurde. Tu tych hologramów jest sporo. Tutaj obrotami ładowałem, dociskałem. Później już odpuściłem, sprawdziłem, jak pasta się układa, zauważyłem, jak jest jej wygodnie i dobrze. I ta opcja, którą mówiłem, jest dla mnie najbardziej optymalna. Piękne wycięcie, idealny, perfekcyjny, delikatny holsik. Uwielbiam przy takim cięciu. Taki hols jest super do... Jest idealny do usunięcia. No i tu mamy jato. Jak to wygląda? Bardzo dobrze to wygląda. Rewelacyjnie to wygląda. No i tutaj ten hols. Dobra, słuchaj, ja nie będę Cię już męczył, bo film i tak będzie długi, niestety. Jeżeli chodzi o pastę cuttingową, super. Pasta one-stepowa, polishingowa od szwagra, to już wiem, że jest super. A ta pasta? Ja już nią pracowałem. Ja już wiem, co jest. 5. Tu mamy taki delikatny zapaszek. Ale to widzimy się. Znaczy widzimy się. Siadam tutaj i zaczynam panel, gdzie jest najwięcej holsów. Ja już nią jechałem wcześniej. Wiem, jak się zachowuje i wiem, jak być. Dobrze. Okej. Okay. Teraz tak. Slicker od Evoxy. Pad od Łukasza? Tak, od Łukasza. Tak, chyba od Łukasza. Od Łukasza. Pyk. Okej. Okay. Pasta. Od szwagra. Jedyneczka. Cięcie. Dwójeczka. Gloss. Max. I tu się z glossem zgodzę. Zapach bardzo przyjemny. Co pierwsze robię? Zaimpregnuję sobie niewielką ilość. O. Chodzi o to, żeby palcem rozprowadzić po całym padzie właśnie. A później wklepać. Okej. I jedziemy. Jeszcze się tutaj bryli. Jedziesz? Tak? A, żona wyrusza w trasę. Będzie robić fociszcza. Nie chciała zrobić, jak poleruje jej auto. Zobacz. Przyjemny zapaszek, nie najgorszy. Dobra, to tu już założymy rękawiczki. Ta pasta jest bardzo śliska. Jak widziałeś, tamte rękawiczki niestety słabo są śliskie i słabo trzymają wszelkiego rodzaju akcesorium. Mogę od razu te założyć, ale nic. Szkoła nie idzie w las, tylko w nas. Jak widziałeś, srogo zaimpregnowane. Hologramy też wiemy, jakie są. Raz, dwa, trzy. Tak dla zasady. Ok. Na szyję. I co teraz będę robił? Słuchaj. Opsa. Raz, dwa, trzy. Patrz, jaki kawał. Ok. I tu już musimy ją bardzo dobrze wszędzie rozprowadzić z tego względu, że jest bardzo wodnista. Taki kawał właśnie z nią zrobię.
Jedyneczka jest. I szybciutkie rozprowadzenie. Pada używam pierwszy raz, więc słuchaj, nie wiem jak to usiądzie. No dobra, to co, lecimy. Dwójeczka, minimalny docisk. Żona pojechali. Kładzie się perfekcyjnie, zresztą tak jak ta cuttingowa. Podobnie, wszystkie pasty się podobnie kładą właśnie, są takie mięsiste, takie miękkie, tak jak lubię. Tysiąc obrotów, nie szaleje. To jest właśnie klimat past szwagra, że praktycznie na każdej paście możesz robić ten sam system właśnie. Dwójeczka, tak jak widzisz, spokojne rozprowadzenie, minimalny docisk. No fajnie się prowadzi ten pad, nie powiem. I kładziemy go na całą płaszczyznę. O, teraz to zbiera fajnie. Teraz czuję w ogóle jak ciągnie. Ładnie. Ładniusio. Spokojnie, dziadzia. Pamiętaj, że to jest finish. A mnie wkurza ten talerz. 4 kupiłem i 4, słuchaj. Znaczy ten z Flexipadsa, z Royal Padsa, albo Flexipadsa, już nie pamiętam. Royal Pads. Najrówniejszy. I znowu 1300. I tutaj już bez docisku. Tu już ręka musi pójść równiutko przy finiszu. Jak wiesz, miejscóweczka jest paskudna. Wiesz, ponieważ tu jest... Ten element jest bardzo obły. Więc muszę równiuteńko, zobacz jak tam chlapie przez to, widzisz? Zobaczymy jaka będzie różnica w połysku, jeżeli chodzi o cięcie, a tym finiszem. Czy w ogóle będzie? Jak widzisz, ja tylko podtrzymuję maszynę, ja tutaj nie walczę. Ciężar, masa tej maszyny i pad, ułożenie odpowiedniej maszyny, żeby samo, można powiedzieć, ciągło sprzęt i pada w stronę, którą chcemy jechać. No. I tu musimy bardzo delikatnie. Ok. Ciekawe jak to zagra. Element sobie wybrałem paskudny, ale jako propozycja pojawi się cięcie na środku maski, jak i właśnie finish. Chcę, żebyś zobaczył, jak to wygląda z tymi pastami. Dla mnie troszeczkę brakuje mi miękkości tego pada, ale może on taki ma być. Dla mnie jest taki trochę za sztywny. Może na Dual Action rzeczywiście on lepiej się układa. Znaczy zdecydowanie chyba lepiej, bo z tego co wiem jest na Dual Action chyba ten pad. To zobaczymy.
Oj. Tu jest takie przetłoczenie paskudne i trzeba to zrobić w ten sposób, że przejechać tu i wrócić maszyną, żeby złapało tę stronę równo. No właśnie. Która to godzina? 15. Czas operacyjny bardzo dobry. Teraz jadę tak, jak mi prowadzi maszyna z tą obłością. Nie kombinuję już tam. I zwalniam. I teraz już tak finiszowo, delikatnie. Cały czas finiszowo, ale tutaj chcę zwolnić, żeby oddało tą pastę. Chcę tak pomiziać. Teraz robię ten myk, co przedtem. Czyli dojeżdżam tu. Wracam. I wjeżdżam tu. Tak jak mi prowadzi ta obłoś i maszyna. Sama się układa. Tam już mi nie pozwala, więc nie walczę z nią. No właśnie. Okej. Z tą pastą jest taki delikatny problemik, bo ona jest troszeczkę bardziej wodnista od tamtej, ale cały czas film jeszcze jest. I tak jak widzisz, delikatnie prysnęło, no niestety. Ten cutting troszeczkę się fajniej kładzie, bo jest taka gęściejsza. Tutaj no niestety, kurczę, nie robimy, można powiedzieć, tyle przejazdów. Tutaj robimy tak, jak robiłem na cuttingu, o jeden przejazd mniej. Dobra, teraz tak, zbieranko. Najpierw zrobimy chłodzenie. Tutaj już panel musi być zimny na maksa. Tu już nie pozwalamy, żeby był chłodny. No, jest letni. Tak naprawdę to się prawie nie nagrzał. I o to chodzi właśnie w finiszu. W finiszu go nie grzejemy. Za mocno. Mikrofibra. Dobra. Fajne są te mikrofibry. Sztuka chyba 5 zł, czy tam... Tak. To nie u miejscowego szamana, tylko przez internet. Jedyny minus tej mikrofibry to jest to, że tu ma to obszycie, ale miękkość i zbieranie past rewelacja. Ja nawet Quick Detailer tym produktem docierałem. No dobra. I zbieramy pastę. Też bez żadnego, słuchaj, problemu. Tutaj to już jest finish i tu już się bawimy. Delikatnie. Ręka minimalnie. Czujesz opór, zmieniasz sobie mikrofibrę. Masz ich dużo na pewno, więc nie oszczędzaj, bo nieraz to jest tak, że kurczę, człowiek chce przyoszczędzić, a później jeszcze raz musisz wjechać na panel, gdyż ponieważ mikrofibra już nie pozwalała ci na zbieranie, się uzupełnia, nie ma poślizgu i wtedy zaczynasz dociskać, bo ci się marzy. Ok? Odwrócę sobie. I jeszcze raz, bardzo delikatnie. Ok, świetnie. To kładę tu. Jak zwykle sprężarka, kurczę, musi dać o sobie znać. Klinecik. No niestety, płyn inspekcyjny, pasty fajne. Nie wiem, kto tam robi dla szwagra recepturę, te sprawy, czy tam gdzieś przelał, to mnie najmniej interesuje. Ale to jest nieporozumienie. Finalny. Final inspect. Tragedia, naprawdę. Dawno nie miałem tak beznadziejnego płynu. Pięknie. Dobra. Okej. Druga strona. I słuchaj, tu już nie będę brał aparatu, albo wezmę może z aparatem, sprawdzę. Jak nie będzie mógł złapać tego, co chcę, no to niestety będę
atakował cię z dynki i latareczką w ten sposób, bo no co, no widzisz, no tak to jest. Dobra, słuchaj, nie wiem co będzie, nie wiem jak będzie, nie patrzę teraz. Zdmuchuję to, co mam zdmuchnąć i będę, biorę aparat i tak samo jak ty, pierwsze podejście, kurczę, czy w ogóle zdjęło te hologramy. Patrzymy. Dużo hologramów. Mówię ci, co widzę. Dużo hologramów. Jedziemy tu. Brak holsika. Idealnie. Jeżeli chodzi o pady, zrobię oczywiście całą maskę. Dla mnie odrobinkę troszeczkę za twardy, pomimo że sprawia wrażenie takiego mięciutkiego. Ale, tak jak widzisz, na rotacji robi to, co trzeba. Biorę latarkę jeszcze. Ja to z tego względu, że ona pokazuje hols szeroko i taki coś w stylu mazów. Jakbyś położył jakiś paskudny, kurczę, ten. Paskudny, no, polimer. I tak, i tu się już zaczyna. Pięknie, dobrze. I kolejna rzecz. No to na żółtej to nie ma sensu, bo ta to jest tylko typowo do grubasów. No, tu jest idealnie. Super, dobra. Słuchaj, więc tak, zaświecę chociaż może to światełko tutaj, żebyś cokolwiek widział. Więc może tak, standardowo wskoczy GoPro w przyspieszeniu. Jeden element sobie pozwolę nagrać tak, żebyś widział, jak się przemieszczam, kurczę, na masce z tym padem i z tą pastą. Jak widać, ta sama metoda jak przy cięciu, z tym, że musimy troszeczkę uważać, bo ta pasta, żeby z nią nie przesadzić. Ta pasta jest bardziej wodnista i możesz mieć wrażenie, że on ci się będzie szybciej kończyć, więc tutaj tak naprawdę robisz o ten jeden przejazd mniej, nie trzy razy, a dwa. I to jest cała filozofia. Jak widziałeś, Dual Action. Ja mną by tyle, bo jak ja nie lubię. Zdecydowanie lepiej mi się prowadziła na pasta. Jeżeli chodzi o pastę na rotacji, z tego względu, że powiem ci dlaczego, że lepiej ją wypracowuje, mniej jej zostanie i ona się wtedy lepiej wymywa. Niestety po dualce troszeczkę trzeba powalczyć. Zostaje jej dużo i tu się zaczyna już, o, właśnie, zbieranie. Już od razu tempo. Mikrofibra się szybko uzupełnia. A przy finiszu tego nie chcemy. Ja zdecydowanie ją wolę na rotacji. Zdecydowanie. Tak jak mówiłem, tam ją ładnie wypracowałem. Odpowiedni, malutki film został tej pasty. A teraz zobacz, a teraz kombinuję. A teraz walczę, żeby nie porysować auta. No, niestety. Jeżeli chodzi o docieranie, moim zdaniem ta finiszowa dla mnie, wbrew pozorom, pomimo że jest finiszowa, najgorzej się zbiera jako pasta, więc kurczę, a powinno być nie odwrotnie, że finisz powinien być tak gładziutki, mięciutki, no tu niestety tego nie mamy. I z tych wszystkich past, która jest najlepsza, myślę, że ta one stepowa, a później ta do cięcia. No i tutaj przy tych, no siedzi tego mnóstwo. I to mnie wkurza właśnie, że jak jest jej dużo, niestety wymywanie nie jest fajne. Przy, powtórzę się, przy rotacji ładnie ją wypracowałem i było z głowy. Dobra, ok, teraz tak, wymywanko. Tym razem K2.
Cyk. Mój ulubiony płyn inspekcyjny. Na chwilę obecną jeszcze chyba go nic nie zastąpi. Nawet i zmywacz silikonu, naprawdę. Nawet i zmywacz silikonu, pomimo że jest cenowo fantastycznie, wolę H2. Ok. Mamy kawał miejsca do zbierania. Kawał panela. O tak. Powolutku. Powolutku, dziadzia, powolutku. I pstryk. I pstryk. Dobra, druga strona. Prawdopodobnie to będzie koniec. Raz. Dwa. I trzy. Też tak sobie lubisz liczyć? Mnie to jakoś tak uspokaja, jak sobie cztery. Pięć? Nie wiem dlaczego. Tak to już jest, jak się ma zryty baracik. Dobra. To mamy. Dmuchanko. Coś zostało? Nic. I opalić. Dobrze. Ok, jeszcze tylko ostatnie podbicie do lakieru. Czy oby na pewno nie ma holololololo. Nie ma. Ten panel jest najgorzej wycięty, z tego względu, że tu jechałem na Brajcie. No ale Brajt już swoje trochę przeżył, ale tak czy tak, najgorzej wycięty. Nie będę z tym walczył, bo tu nie o to chodzi, żeby było do zera. No głębokie rysy zostały, tak jak mówiłem. Z tym nie walczymy, nie ma sensu. Po co? Po co? Tego i tak nie będzie widać, tym bardziej nawijałem lakierzy. Okej. Okay. Tu jest mały hologramik. Dlaczego? A nie, to wygląda jakby nie było przycięte. No tu ten Bright, kurczę. Myślałem, że to jest hologram. No także Bright przy Voxie wypadł słabo. Dobra, słuchaj, widzimy się już przy... Znaczy słyszymy przy panelu. Okej. Okay. Na karcie, słuchaj, zostało 14 minut. Jedna i druga uzupełniona. Kawał filmu będzie. Przepraszam. Ale przynajmniej będziemy mieć wgląd. Długi, beznadziejny film. Czyli standardowo. Okej, okay, pasty. Jeżeli chodzi o pasty, szwagra, gdzie jest ta trzecia? Chodź tu, mała. Chodź. No właśnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o pasty, zaczynamy od cięcia. Bardzo fajna, naprawdę. Jakość cięcia do wykończenia, rewelacja. Z Evoxą polubiła się cudownie. Na Dual Action nie sprawdzałem, dla mnie bzdura, jeżeli chodzi o cięcie. Wiadomo, ja jestem rotacyjny. Szwagra, pasta one-stepowa. Taka polishingowa, no dla mnie rewelacja. Z tych wszystkich chyba najprzyjemniejsza. Zapachowo, na to fajnie, na tym fajnie woski w ogóle siedzą bez wymywania, naprawdę. Rewelacja. To odstawiamy. Finish. Z tych wszystkich najsłabsza dla mnie. Naprawdę. Dual Action jakoś... Ja już robiłem na Dual Action i właśnie zostaje jej dużo. To zbieranie jest takie tępe, naprawdę nieprzyjemne. Na rotacji już jest lepiej. Tak jak mówiłem, dwa przejazdy, o jeden mniej niż na cięciu. Robisz dwa przejazdy i tak naprawdę prawie, że ją wypracowujesz. Zostaje mały film i wtedy się zbiera rewelacyjnie. I ja osobiście, jeżeli chodzi o połysk, wolę ją na rotacji niż na Dual Action. Zdecydowanie. Naprawdę. Zdecydowanie mnie się bardziej podoba połysk na rotacji niż tutaj na Dual Action. Teraz tak, kolejna rzecz, pady. O, ale rzep mają niesamowity, te pady Evoxy. Podobnie i futro. Futerko. Tutaj, w stronę Łukasza, dziękuję bardzo, że mogę się pobawić. Rewelacja. Futerko. Rewelacja, naprawdę. Zastąpi mi Brighta, zdecydowanie. Z tego względu, że lepiej wyciął, bardziej je czułem. Jest bardziej miękkie takie, ustawia się do kształtów. Bright przy tym na płaskiej powierzchni ok. Zostawi większy bałagan, ale nawet tak nie tnie za dobrze. Ja myślałem, że kurczę, zostawi większy bałagan. Nie, to po prostu było niedocięte. Także tu Evoxa bryluje, jeżeli chodzi w porównaniu do Brighta. Finish. I rzeczywiście lubi się z Dual Action. Zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej się prowadzi. Ja Dualki nie lubię. Na rotacji zrobiło mega robotę. Też, bez problemu. Dla mnie troszeczkę, odrobinkę był za sztywny. Może jak on, nie wiem, popracuje dłużej, to może się wyrobi, nie wiem. Ale Dualka go uwielbia.
No dobra, słuchaj. Myślę, że pasty szwagra nie będę więcej już mieszał. Dla mnie finiszowa słabo zostaje przy tych dwóch. Cięcie, naprawdę rewelacja. Cięcie do wykończenia jest tutaj na wysokim poziomie. No i ta one-stopowa już była, wiadomo. Moim zdaniem z tych wszystkich ta jest najfajniejsza. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Flachy stawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!